Witam serdecznie. Dziś mam przyjemność w trochę innej formie rozmawiać z 12-krotnym reprezentantem Polski, brązowym medalistą Euro do lat 18 z 1984 roku, czy też mistrzem Polski z ŁKS-em Łódź z 1998 roku, a mianowicie z panem Tomaszem Cebulą, którego witam bardzo serdecznie. Moje uszanowanie. Widzę Łukasz przygotowany na medal. Tak. Tak więc myślę, że bez przedłużania moglibyśmy przejść do pierwszego pytania. Kto był pana pierwszym idolem piłkarskim? Pierwszym i jedynym, jaki jest i jaki istnieje, to w zasadzie to dwóch, ale pierwszy zdecydowanie Ronaldinho. No i Maradona, tak oczywiście. Ronaldinho ze względu na niesamowitą technikę, na niesamowite rzeczy, jakie robił z piłką, no i robił to wszystko z niesamowitym uśmiechem na twarzy, także do dzisiaj go podziwiam. Rozumiem. Jakie uczucie towarzyszyło panu, kiedy zmieniał pan Roberta Warzychę w meczu z naszpikowaną gwiazdami Holandią? Ciekawe pytanie. Generalnie to w ogóle mecz przedziwny. Nie możesz tego pamiętać, bo chyba ci jeszcze na świecie nie było. Natomiast no kuriozum tego meczu było takie, że graliśmy w Poznaniu przy chyba 30-tysięcznej publiczności i 25 tysięcy było ludzi w pomarańczowych strojach, czyli Holendrów, a 5 tysięcy może Polaków. No może więcej, trochę się pomyliłem. O gdzieś tam małe ilości ludzi. No niesamowite wrażenie, no, ale no mecz nie układał się po naszej myśli, więc no nie do końca to był udany mecz z naszej strony, więc no ale wspomnienia zostały do dzisiaj. Rozumiem. Co było powodem odejścia przez pana do izraelskiego HPL-u? Ciekawa historia. Wiąże się z tym dziwna rzecz, bo pan Antoni Ptak, który był właścicielem mojej karty, powiedział, że puści mnie pod jednym warunkiem, że podpiszę kontrakt z ŁKS-em na 2 albo 3 lata, już nie pamiętam wtedy na jak długo. W każdym bądź razie generalnie pojechałem do Izraela, ale byłem jak gdyby niewolnikiem dalej, bo podpisałem kontrakt z ŁKS-em na 2 lata, więc no, tak czy inaczej. Pan Antoni Ptak mnie puścił ze względu na to, że gdzieś tam dostał jakieś pieniążki za Cebulowego. Natomiast, no mówię, wystąpił z takim fortelem. Musiałem podpisać kontrakt z ŁKS-em na następne 2 lata, żeby wyjechać za granicę. Rozumiem. Jaki moment z pobytu w ŁKS-ie wspomina pan najlepiej? To było pasmo chyba 9 lat. Nie wybiorę ci jakiegoś szczególnego zdarzenia. Oczywiście było kilka, takie jak na przykład mecze z FC Porto, mecze z Manchesterem United, pierwsze spotkanie z Napoleonem, Leszkiem Jezierskim, wszystkie treningi z Rysiem Polakiem, z Markiem Dziubą, z trenerem Jezierskim. To były niesamowite zdarzenia i niesamowite historie w moim życiu, o których nie zapomnę nigdy. Natomiast chyba ukoronowaniem tego w ogóle mojego pobytu w ŁKS-ie było zdobycie Mistrzostwa Polski w 1998 roku. To leży w sercu do dzisiaj. Rozumiem. Czym się pan zajmuje od momentu zakończenia kariery piłkarskiej? Różne rzeczy Cebulowy robił. Generalnie też trenował młodzież, trenował dzieci. Miałem swoją szkółkę piłkarską. Niestety ze względu na różne zawirowania z rodzicami musiałem tą przygodę z piłką przerwać. Od 7 lat Cebulowy siedzi w Holandii. W tej chwili piastuje stanowisko kierownika w dużej fabryce sera. Rozumiem. Ciekawe na pewno zajęcie. I co niedzielę gramy w piłkę oczywiście. I tak przy okazji tutaj naszej rozmowy chciałem, nie bez kozery ubrałem ten dresik. Tu jest przeplatanka w sercu oczywiście. ŁKS od 2 miesięcy jestem członkiem drużyny ŁKS-u Walking Football. Nie wiem, czy kojarzysz, co to jest. To jest chodzona piłka nożna. Wszystkim staruchom, ramolom w moim wieku polecam i
zarąbista sprawa, naprawdę. Rozumiem. Jakie wskazówki przekazał pan młodym zawodniczkom bądź zawodnikom? Praca, praca, jeszcze raz praca. Generalnie niekoniecznie nad motoryką. Najważniejsza w piłce jest głowa i technika użytkowa, więc tutaj nacisk kładłbym właśnie na te dwie ważne bardzo rzeczy. I grać z głową, to też jest bardzo ważne. No rozumiem. To już było ostatnie pytanie. Jeszcze raz pragnę serdecznie podziękować panu za możliwość porozmawiania oraz życzę wszystkiego dobrego. Dzięki serdecznie i do miłego. Cebulowy się kłania. Dziękuję. Dzięki bardzo, Łukaszu.